Kiedyś się śpiewało coś takiego, lecz cuda są, ja wierzę w to. Pamiętacie? Bo Biblia mówi mi, że Bóg wczoraj Bogiem cudów był, tym samym jest i dziś. I tak jest, kochani. Pan Bóg jest Bogiem cudów. I jednym z dowodów na to jest istnienie współczesnego państwa izraelskiego. To jest jeden wielki cud, o którym jeszcze dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć. To jest moim zdaniem jeden z największych znaków czasu, który jest nam dany naszemu pokoleniu. Dlatego, że Pan Bóg pragnie przemawiać do swojego ludu, do nas. I On to robił, jak Słowo Boże mówi, wielokrotnie, wieloma sposobami. Przemawiał przez proroków, przez nauczycieli, przez swojego Syna. To jest taki najmocniejszy głos. Ale przemawia dalej, przemawia dalej. Pan Bóg, kochani, nie jest poza czasem. Pan Bóg jest od wieczności do wieczności. Od wieków na wieki. Taki jest nasz Pan Bóg. Dla Niego, tak jak i dla nas, czas biegnie tylko w jednym kierunku. W jakim? Od przeszłości, poprzez teraźniejszość i aż do przyszłości. Zadamy pytanie, jaki jest nasz Bóg? Jaki jest nasz Bóg? Jak On jest opisany w Słowie Bożym? Ten, który był, który jest i który ma przyjść. Super, to jest naprawdę wspaniała nowina. On jest również ten, który ma przyjść. I o tym mówi Słowo Boże. To jest właśnie niezwykłe, kochani, to jest niesamowite, że czas jest w Bogu, a nawet On, który jest wszechpotężny, nie może skasować ani odmienić przeszłości. Ani człowiek, ani sam Bóg nie może odmienić przeszłości. Pamiętacie znane powiedzenie, co się stało? To się nie odstanie. I to jest niezwykłe. Ja zacząłem się zastanawiać, nawet wszechpotężny Pan Bóg nie jest w stanie zmienić przeszłości. On nigdy tego nie zrobił właściwie i nie zrobi. Zobaczcie na proste fakty. Nikt nie może zmienić dzieła Golgoty. Czyż to nie jest cudowne? Nikomu się nie udało i nie uda zmienić. Nikomu nie uda się z powrotem Jezusa wsadzić do grobu i go tam zatrzymać, chociaż wielu by może chciało, ale to są pewne fakty, które zaistniały w historii, zaistniały w przeszłości, mają na nas wpływ teraz, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, to, że On żyje, to, że grób jest pusty, ale chwała Bogu, że tron nie jest pusty. On siedzi na tronie, On patrzy, On strzeże, On błogosławi każdego z nas. I kochani, najcudowniejsze jest to, że przeszłość jest w Bożych rękach. Tam nikt nie ma prawa manipulować, nikt nie ma prawa grzebać, że tak powiem kolokwialnie. Jednym z najistotniejszych faktów, o którym mówiliśmy, który zaistniał w niedalekiej przeszłości i ma ciągle z nami związek z teraźniejszością, to jest właśnie powstanie współczesnego państwa Izrael, o którym żeśmy mówili już. Zaraz sobie tutaj pomożemy troszkę prezentacją. I jeszcze raz, króciutko, tylko na świetle. 3 września 1897 roku, myśmy ostatnio mówili o Teodorze Herzlu, mówiliśmy o tym pierwszym kongresie syjonistycznym w Bazylei, na którym to on zaprosił swojego najlepszego przyjaciela, chrześcijanina, który cały czas jakby prowadził go, pokrzepiał go, dodawał mu otuchy, Wilhelma Hechlera. I on na tym syjonistycznym kongresie powiedział takie znamienne słowa. Powiedział tak, w Bazylei założyłem państwo żydowskie. Gdybym dziś powiedział to głośno, przywitałaby mnie salwa śmiechu. Ale być może za 5, a na pewno za 50 lat wszyscy to dostrzegą. Jak szybko policzycie od tego momentu, kiedy on to powiedział, dodacie 50 lat, to 47 rok wyjdzie, prawda? On się niewiele pomylił, bo jakby to miesiącami jeszcze zliczyć, to tam, nie wiem, może 2 miesiące jest pomyłki, ale słuchajcie, tyle do przodu, no to jest niezwykłe. I rzeczywiście po 50 latach, dokładnie tak jak powiedział to Herz, 14 maja 1948, o godzinie 16:20 się to stało, w gmachu muzeum w Tel Awiwie została ogłoszona ta deklaracja niepodległości, którą wspominaliśmy też ostatniego razu.
Tego dnia po raz pierwszy po 2000 lat, słuchajcie, to jest niezwykłe, 2000 lat, pojawił się nowo wskrzeszony, na nowo wskrzeszony właśnie kraj Izrael, a w tym roku mija już 76 lat od tego momentu. Po pierwsze, po prawie 2000 lat odradza się z jednej strony stary, ale z drugiej strony nowy naród, dlatego że był w niebycie. Nasz kraj, to zawsze tak utkwiło mi w pamięci, miałem dobrego nauczyciela z historii i mi powiedział tak, jeżeli chcesz do końca życia zapamiętać, ile lat Polska była pod zaborami, ile lat naszego kraju nie było na mapach świata. No Izraela ponad 2000 lat, nie? I mówi, wy to też zapamiętacie. Proste. Umiesz liczyć do 3? Ja mówię, no umiem. 1, 2, 3. 123 lata nie było naszego kraju na mapach świata. Proste, prawda? Idzie to zapamiętać już w nocy o północy wiedzieć. Ale popatrzcie się, około 2000 lat, czy już teraz będzie ponad, ani nie było kraju na mapach świata, ani nie było, można powiedzieć, tego społeczeństwa na tej ziemi, które by tworzyło struktury jakieś narodowe. Nie było, a zobaczcie, to się odradza. I nie wydarzyło się to nigdy wcześniej w historii, aby po tylu tysiącach lat niebytu naród na nowo został odrodzony. I to jest, kochani, namacalny cud. Fajnie, bracie, że rozpoczęłeś tym świadectwem, gdzie są cuda. I to jest jeden z odpowiedzi właśnie, że to jest na przykład jeden z cudów. I nie mówiąc o innych niezwykłych cudach, kochani, tak naprawdę każdy z was by mógł tu stanąć i powiedzieć, Bóg jest wielki, On zrobił tyle cudów w moim życiu. I to pewnie trzeba byłoby zrobić jakąś sesję świadectw i tak każdego po kolei wtedy prosić. Już nie czekać na ochotników, ale każdego, bo Pan Bóg jest Bogiem cudów. I to jest rzecz, wobec której nikt nie może przejść obojętnie. I moi drodzy, to jest opisane w księdze Jeremiasza, Ezechiela, Amosa. Myśmy trochę też wspominali tych proroctw bardzo precyzyjnie, że będzie taki czas dla Izraela, że on będzie rozproszony, ale później zostanie z powrotem zebrany. Będzie taki czas, kiedy powróci do swojej ziemi i wtedy Pan Bóg zacznie nowy okres w historii, w dziejach swojego wybranego ludu. Kochani, często się zarzuca chrześcijaństwu, że u was to tylko wiara, tam gdzieś bujacie w obłokach. Tak, wiara jest podstawą. Uwierzył Abraham i jest powiedziane, że poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Ale moi drodzy, chrześcijaństwo też rozum włącza. To nie jest tak, że tylko bujamy w obłokach. Bo taki prosty przykład. Kiedy przypomnicie sobie historię o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i wczesnym porankiem kobiety przyszły do grobu, spotkały aniołów, którzy skierowali do nich takie słowa. Przyjdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Nie ma go tu. I w ten czas zastanawiałem się, dlaczego tak aniołowie nie powiedzieli, uwierzcie, że go tam nie ma, zmartwychwstał, idźcie powiedzieć to swoim braciom. Nie. On im włączył rozum, włączył zmysły. Chodźcie, chodźcie, przekonajcie się. Tu leżał, w tym miejscu, nie ma go tu. Zmartwychwstał. I moi drodzy, chciałoby się powiedzieć za tymi aniołami, zobacz na ten maleńki skrawek ziemi na Bliskim Wschodzie. Zobacz, co Pan Bóg tam czyni. Zobacz, jak się to dzisiaj wypełnia. Przekonaj się, że Biblia jest prawdziwie Słowem Bożym, że to, co Pan Bóg powiedział, to wypełnia. On, jedynie On ma moc to czynić. 27 wieków temu Bóg powiedział, a prorok Izajasz zapisał. Myśmy też wspominali ten werset z Izajasza 46 rozdziału. Wspomnijcie rzeczy minione sprzed wieków. Tak, ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem i nie ma takiego jak ja. Obwieszczam od początku, co ma przyjść i naprzód to, co się nie stało. To jest jedyna istota w całym wszechświecie. Pan Bóg, który obwieszcza naprzód, co ma się wydarzyć i to się dzieje. To nie tak, że on sobie rzuca słowa na wiatr, a może się stanie, może się nie stanie. Nie, jak Pan Bóg powie precyzyjnie, to się stanie, to się stanie. Nasz Bóg jest Bogiem suwerennym. To znaczy, że ma całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje, nie tylko tam na Bliskim Wschodzie. Moi kochani, On ma kontrolę nad twoim życiem. Co się dzieje w twoim życiu? Każdy z nas przez jakiś okres swojego życia przechodzi, przez trudniejsze, przez łatwiejsze momenty i czasami się może wydawać, a jak to wszystko w ogóle jest?
ale Pan Bóg ma kontrolę nad tym wszystkim. I przekonamy się, patrząc właśnie na naród izraelski, że to jest prawdą. Bóg wypełnia swoją doskonałą wolę poprzez swoich sług, poprzez swoje dzieci, tak jak mówiliśmy, czy to o takim słabo wierzącym Herclu, który wypełnił Bożą wolę, czy to o gorliwym chrześcijaninie jak Hechlerze, który jakby tworzył z nim ten tandem, który doprowadził później do tego, że zainteresowanie sprawami odrodzenia państwa bardzo wzrosło. Mówiliśmy o innym tandemie, o, można powiedzieć, o gorliwym katoliku, którym był pan Pruszyński, i o gorliwym Żydzie, który był pan Pomeranz. Pan Bóg ich użył i tak się stało, jak się stało. Doszło do tego, do czego doszło. Kochani, to tylko możemy zobaczyć w tym wszechmoc, wszechwiedzę Boga. On ma wiedzę o twojej przeszłości, o twojej teraźniejszości, o twojej przyszłości. On ma moc ogłosić to, co będzie i to, co jest i to, co będzie się faktycznie później wydarza. Zobaczcie, 66 rozdział Izajasza, 8 werset mówi, kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy naród może się urodzić za jednym razem? A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. I niezwykłym faktem jest to, że od momentu, kiedy Izrael ogłosił deklarację niepodległości, później za chwilę, następnego dnia rozpoczęła się szaleńcza wojna państw arabskich przeciwko temu maleńkiemu krajowi. I kiedy było moje wielkie zdziwienie, że dokładnie tyle, ile trwa ciąża, to tyle trwały te zmagania Izraela, póki nie okrzepł i nie ogłosił, rzeczywiście my jesteśmy tutaj i stąd nie wyjdziemy. 9 miesięcy trwała ta pierwsza wojna o niepodległość. Tyle, ile trwa okres ciąży. Ale Pan Bóg mówi przez Izajasza, i czyż ja nie mogę dopuścić do porodu, jak już po prostu to dziecko się pcha na świat? To ja nie jestem taki, który by po prostu zamknął łono i nie dopuścił do porodu. I zobaczcie, nawet w takich ciekawych, można powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia przykładach, Pan Bóg czyni swoje wielkie rzeczy. Zobaczcie, to są mapki, które pokazują tą wojnę obronną Izraela. Zobaczcie, był plan ONZ-u, który żeśmy ostatnio widzieli, nie mam tej mapki tutaj, i po tej wojnie rzeczywiście z państwami arabskimi, Strefa Gazy, gdzie dzisiaj jest takie ognisko, największe ognisko zapalne, można powiedzieć, została zdobyta przez Egipcjan, to pamiętajmy o tym, Egipt tutaj zajął Strefę Gazy i później tak zwany zachodni brzeg Jordanu, o którym tak właśnie się mówi, zachodni brzeg. Świat unika nazwy, którą Biblia nadała tym terenom. I czasami chrześcijanie się też łapią, na zachodnim brzegu mówią, no bo to po zachodniej stronie, tu jest rzeka Jordan, prawda, po zachodniej stronie. Tymczasem Słowo Boże nie mówi, że Pan Jezus chodził po zachodnim brzegu Jordanu, tylko po Judei i Samarii. I to są właśnie te tereny, to jest to, jak to się powinno nazywać. A zachodni brzeg, to sobie wymyślono taką nazwę, żeby odciąć jakiekolwiek prawa Żydów do tego terenu. I tak to właśnie po prostu wygląda. Moi drodzy, na oczach całego świata proroctwo sprzed 3000 lat się wypełnia. Faktycznie w ciągu jednego dnia Izrael narodził się jako naród z własnym rządem, armią, z niezbędnymi funkcjami administracyjnymi. No, mówią historycy, znawcy tematu, że to jest jedyny taki przypadek w historii ludzkości. Prorok Ezechiel tak o tym pisze w 11 rozdziale, w 17 wersecie. Tak mówi Pan Bóg, zgromadzę was, Izraelu, na nowo, wprowadzając was z pomiędzy obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni i dam wam ziemię Izraela. I kochani, tu jest klucz tego wszystkiego. Mówiliśmy już na pierwszym spotkaniu, że kluczowe elementy przymierza Boga z Abrahamem to jest ziemia, naród i Bóg.
I Pan Bóg mówi Ezechielowi, ja ich sprowadzę z wszystkich krajów, gdzie ich rozproszyłem i dam im ziemię Izraela. I to jest, kochani, najważniejsze, że właścicielem tej ziemi jest sam Pan Bóg, a skoro jest właścicielem, to On ma prawo ją dać temu, komu chce. A oczywistym jest, że dają Izraelowi, bo to przymierze nie jest złamane. To przymierze ciągle jest, istnieje i będzie istnieć. I pytanie, kto jest okupantem teraz tak zwanego zachodniego brzegu, czy strefy Gazy, czy innych terenów, jest oczywiste dla kogoś, komu Duch Święty otwarł oczy, chociażby na Słowo Boże, już nie mówiąc na te wydarzenia, które tam są zapisane. Moi drodzy, kiedy w 70 roku Rzymianie najechali na Jerozolimę, zniszczyli miasto, zniszczyli świątynię, wielu Żydów wyginęło w ten czas. W kolejnych latach Żydzi z całego Izraela stopniowo musieli opuszczać kraj. Wiemy, że było jeszcze powstanie Bar Kochby, 135 rok naszej ery, które zostało krwawo stłumione. To Józef Flawiusz o tym wspomina w wojnie żydowskiej, w jednym ze swoich dzieł, że brodzono we krwi rzeczywiście żydowskiej i cesarz Hadrian zaorał, w fizycznym tego słowa znaczeniu zaorał całą Jerozolimę. Na wzgórzu świątynnym powstała świątynia dla Jowisza Kapitolińskiego z posągiem i Jerozolima już nie nazywała się Jerozolimą, ale nazywała się Aelia Kapitolina. To było troszeczkę związane z Hadrianem, bo jego przydomek to też był Aeliusz, no i na jego cześć też tą Jerozolimę nazwano. I co się dzieje? Odtąd już ten teren nie nazywa się ziemią Izraela, tylko Rzymianie nazwali ją Filisteą albo Palestyną inaczej. Skąd się to wzięło? Rzymianie dobrze wiedzieli, że Filistyni byli odwiecznymi wrogami Żydów. Oni już nie istnieli w tym momencie, kiedy istniał Rzym. Oni już dawno byli wytępieni, zresztą zgodnie z proroctwem Jeremiasza. Jeremiasz zapowiedział, że on zupełnie wytępi Filistynów i już nie było. Filistyni to był taki niewielki naród, który przybył z Krety albo z Kaftor i osiedlił się właśnie na tych terenach tutaj, gdzie jest dzisiejsza strefa Gazy. I tam było tak zwanych 5 miast filistyńskich, Pentapolis. I w tych miastach osiedlili się, to były tak zwane ludy morza. Też Biblia mówi o ludach morza. Byli to bardzo rozwinięci na ówczesne czasy, bardzo rozwinięty naród. Do tego stopnia, że Słowo Boże mówi, że oni posiedli tajemnicę wyrabiania przedmiotów z metalu. I wtedy, kiedy Saul był królem Izraela, jego syn Jonatan walczył z Filistynami, to jest powiedziane tak, że oni w Izraelu mieli tylko kilka mieczy, bo nie posiedli tej techniki wyrabiania metalu, jaką mieli Filistyni. I to był bardzo rozwinięty naród, ale zobaczcie, nie dzieło w rozwoju, ale dzieło w Bożym planie. Pan Bóg powiedział do narodu izraelskiego, że wojna jest moja, nie wasza. I pamiętamy te wszystkie historie, nie będziemy tego na nowo powtarzać, jak Pan Bóg walczył za swój naród. I summa summarum później Filistyni przestali istnieć. Ale żeby dopiec Żydom, to na cześć Filistynów nazwano to terytorium właśnie po 135 roku Palestyną. I moi drodzy, i zaczyna się problem, dlatego że w dzisiejszych czasach w świecie naukowym i chrześcijańskim mówi się Palestyna, Palestyńczycy i to tak wszystko się wałkuje, tak jakoby to wszystko istniało już od zawsze. Ale nie było tak od zawsze. Palestyny nie było przed 135 rokiem. Dopiero Rzymianie nazwali ten teren właśnie Palestyną. I co się dzieje? Kochani, no jak nazywają się ludzie, którzy mieszkają w Ustroniu? No Ustronianie, nie? W Cieszynie? Cieszynianie. A ludzie, którzy mieszkali na tym terenie nazwanym przez Rzymian Palestyną, no jak się nazywali? Palestyńczycy. I wtedy, kiedy Rzym przemienił to na Palestynę, to nie było tam Arabów. Możecie to sprawdzić we wszystkich źródłach historycznych, jakie są dostępne. Tam były
tam była mieszanka różnych narodowości, najmniej było Żydów, dlaczego? Bo Rzymianie ich wypędzili i tylko jeden dzień w roku Żydzi mogli przyjść, opłakiwać miasto Jerozolimę pod tym murem oporowym, który podtrzymywał wzgórze świątynię, który dzisiaj się nazywa Ścianą Płaczu. To było jedyne miejsce jeszcze, które ocaliło się z tego całego pogromu i tam jeden dzień w roku Żydzi mogli przybywać, tam pielgrzymować, żeby opłakiwać swoje miasto i swoją świątynię. Do dzisiejszego dnia w kalendarzu żydowskim miesiąc Av, 9 miesiąca Av, to jest miesiąc właśnie taki płaczu, miesiąc, dzień opłakiwania pierwszej świątyni i drugiej świątyni, bo jak przyjmuje się poprzez tradycję, poprzez przekazy, że i pierwsza, i druga świątynia była w podobnym okresie zburzona. Ale kochani, wtedy nie było tam Arabów. Ale ludzie, przez to, że mieszkali na terytorium geograficznym, powiedzmy nazwanym Palestyna, byli Palestyńczykami. Później Arabowie tam przybyli, napłynęli tam Arabowie z różnych stron, ale wszyscy mieszkańcy nazywali się Palestyńczykami. Na dowód tego już we współczesności, w latach 30., 40., w czasie mandatu brytyjskiego, o którym mówiliśmy, że to Brytyjczycy tam zajęli ten duży obszar, który obiecali dać Żydom, ale tego nie zrobili, ale na tym obszarze wszyscy mieszkańcy tego obszaru mieli paszporty palestyńskie. I czy to byli Żydzi, czy to byli Arabowie, czy to byli Anglicy, czy to byli Francuzi, czy Polacy nawet, którzy tam mieszkali, wszyscy nazywali się Palestyńczykami. No tak samo jak ludzie, którzy mieszkają w Ustroniu, się nazywają Ustronianami, prawda? Taki trochę wywód zrobiłem, ale kochani, warto jest to wiedzieć, że ziemia ta tak naprawdę biblijnie i historycznie nigdy nie była Palestyną, a to, co ludzie wymyślili, to potem wsiąkło w historię, wsiąkło nawet w niektóre Biblie, gdzie pisze się o Palestynie za czasów Jezusa, ale pomyślcie się, Pan Jezus żył, powiedzmy, przed naszą erą jeszcze troszeczkę, więc ewidentnie, historycznie rzecz ujmując, nie było tam nazwy Palestyna, a 135 lat po śmierci Chrystusa ta ziemia została nazwana Palestyną, więc jaki tu sens mieć Palestynę w czasach Jezusa? A jeszcze lepiej, jeszcze się pastor uśmieje, bo ja spotkałem w starszych wydaniach Biblii Palestyna za czasów królów izraelskich. I to już po prostu było przegięcie. Ale kochani, no tak popatrzmy zdrowym rozsądkiem i też Bożymi oczyma na to, że tak nie było. Ale zobaczcie, ta diaspora, wielka diaspora Żydów, która się za czasów rzymskich zaczęła po tych 2000 lat, Pan Bóg powiedział stop, ja sprowadzę ich z powrotem i dam im ziemię Izraela. Kochani, dlaczego? Bo to, co niemożliwe u ludzi, to jest możliwe u Boga. W jaki sposób maleńkie państewko o powierzchni 1/12 Polski, pięciokrotnie mniejszej liczbie ludności niż nasz kraj, przetrwało ten okres po dzisiejszy dzień? To jest naprawdę pytanie godne zastanowienia. Jak odparło pięciokrotne najazdy wroga, bo ten pierwszy to wojna o niepodległość, później mamy wojnę sześciodniową, później mamy wojnę Jom Kippur, później mamy wiele, wiele innych jeszcze mniejszych i większych wojen i intifad, które tam były. Jak to się stało, że odparli to? Pierwszy napad już był po ogłoszeniu niepodległości. I takie można zrobić porównanie. Wyobraźcie sobie, że tak jakby to obszar województwa dolnośląskiego, kawałeczek opolskiego i małopolskiego, czyli taki mały skrawek ziemi, musiałby się bronić przed najazdem Hiszpanii, Francji, Belgii i Niemiec. No wyobraźcie sobie, taki mały obszar, To jest ta skala porównawcza, przed jakimi siłami musiał Izrael po prostu się bronić. I żadne państwo nie ostałoby się, ale Izrael się ostał. Dlaczego? Dlatego, że obrońcą Izraela jest Bóg. Bóg, który dał obietnicę. Kochani, to jest obietnica, która jest dla Jego ludu i dla nas. To są słowa, które mnie po dzisiejszy dzień dotykają. To są słowa 43 rozdziału Izajasza, 2 werset. I powiedziane jest tak. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się. I nie strawi cię płomień. Dlaczego? Bo jesteś taki silny, taki wspaniały, jesteś w ogóle supermenem? Nie. Albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. I tu jest przyczyna ukryta. Moi kochani, czemu
O wiele łatwiej by było, czemuż to tak nie zostało pomyślane i napisane w Słowie Bożym na przykład tak. Nie pójdziesz przez wody, nie pójdziesz przez rzeki, nie pójdziesz przez ogień, albowiem ja, Pan Twój Bóg, Święty Izraela, jestem Twoim Zbawcą. No, byłoby łatwiej, czy nie? Ha, o wiele łatwiej by było. Ale kochani, kiedy poznajesz w swoim życiu Boga jako Zbawcę? Wtedy, kiedy Ci jest dobrze? Wtedy, kiedy jest wspaniale, kiedy jest pełny portfel, kiedy jesteśmy zdrowi i wszystko idzie jak z płatka? Nie. Kochani, dlatego jest powiedziane, pójdziesz przez wody, pójdziesz przez rzeki, pójdziesz przez ogień. Ale co? Ja będę z Tobą. I kochani, zobaczcie, chociażby czasy Holokaustu, ten naród globalnie przeszedł przez ogień. Przez tych krematoriów było dziesiątki i w Polsce, i w Austrii, i w Niemczech. Ale spłonęli? Nie spłonęli. Jak pomyślicie sobie, w 1944 roku obóz niedaleko aż tak bardzo stąd Auschwitz, Birkenau. Moi drodzy, 1944 rok to był, można powiedzieć, najbardziej intensywny okres w obozie Auschwitz, gdzie krematoria, gdzie komory gazowe pracowały 24 godziny na dobę. Ciągle przywożono ludzi, gazowano ich, palono. I następne 24 godziny na dobę. I pomyślcie sobie, 1944 rok, ludzie, którzy przeżyli to, mówią, że w tym powietrzu było czuć po prostu ten swąd. To się nie dało wytrzymać, bo ciągle się dymiło z tych krematoriów. Ale kto by sobie pomyślał, że za 4 lata będzie niepodległe państwo izraelskie, że nie dość, że ci Żydzi przeżyją, to założą własne państwo. Ilu już ich wyszło z tego Holokaustu i pojechało do Izraela i te niedobitki tam walczyły później, ale Pan Bóg był z nimi, nie spłonęli. I to jest niezwykłe. Moi drodzy, jeżeli przechodzisz przez doświadczenie jakieś, przez problemy, przez trudności, wiecie, to jest ciekawe stopniowanie, bo tu jest powiedziane wody, rzeki i ogień. Możesz jakieś lekkie doświadczenia przechodzić, możesz cięższe, a możesz iść przez ogień. Ale pamiętaj, że Pan Bóg Izraelski jest Twoim wybawcą, jest moim wybawcą i On jest wierny. On jest naprawdę wierny, bo jak popatrzycie na Izrael i to, że on do dzisiejszego dnia trwa w tej nowożytnej historii, to trzeba powiedzieć, dzięki Ci, Panie, za Twoją wierność. A skoro dla nich jesteś wierny, dla mnie też jesteś taki sam. Ty się nie zmieniasz i to jest cudowne. I w naszym życiu nieraz przez te ognie, przez te wody przechodzimy. Moi drodzy, z historii starożytnej wiemy o Faraonie, z nowożytnej wiemy ze starożytnej też o Hamanie na przykład wiemy. W historii nowożytnej o Hitlerze, o Stalinie, o różnych arabskich liderach, którzy zamierzali zniszczyć Izrael, o Arafacie. A ostatnio słyszeliśmy o prezydencie Iranu i nie tak dawno, bo to bodajże było w kwietniu, kiedy Iran wypuścił setki dronów, setki rakiet, które miały na celu zniszczyć Izrael. To były dziesiątki rakiet. Właśnie, tu nawet wiecie dokładnie ile. Ale co się stało niedługo później, kilka tygodni później, prezydent Iranu ze swoimi doradcami wojskowymi rozbił się w górach i wszyscy przepadli. Helikopterem gdzieś, nie wiem, czy Azerbejdżan mieli odwiedzić jakiś ten kraj i kochani, przepadli. Koniec. I to po prostu mnie zastanowiło, że Pan Bóg nieraz działa szybko, nieraz działa wolniej, w różnych momentach. 400 lat pozwalał Żydom być swojemu narodowi w Egipcie, to jest kawał czasu. Ale przyszedł moment, kiedy ich wyzwolił i kiedy on... To jest ciekawe też, moi drodzy, bo różni przeciwnicy Biblii mówią tak, Pan Bóg to jest krwawy, mściwy, jak Izrael poszedł, to on musiał wybić, wytępić te ludy wszystkie i tam zajął ich ziemię. Ale to nie jest prawdą, bo jak popatrzycie na przymierze Boże z Abrahamem, wtedy, kiedy go uśpił, kiedy żeśmy o tym mówili, to tam jest powiedziane o tej winie Amorytów, o tej winie tych narodów kananejskich i Pan Bóg mówi, Abrahamie, wiesz dlaczego aż 400 lat będą cię mierzeni? Twoi potomkowie? Czemu ja na to pozwolę, żeby tam pod tymi piramidami ginęli, jak z bratem tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed, że ileż to tam musiało być cierpienia na tej pustyni, kiedy te piramidy robili?
Ale wiecie dlaczego? Pan Bóg miał miłosierdzie dla tych Kananejczyków. On czekał na nich, ale nie doczekał się i dopełniła się ich wina i powiedział dość. I jego lud był narzędziem w jego ręku, żeby dokonać sądu nad tymi narodami. Oni tego do końca nie zrobili, też konsekwencje się ciągły za nimi, ale to już jest, można powiedzieć, inny temat. Za każdym razem w tej współczesności ten mały Izrael, tak jak ten Dawid, walczy z Goliatem i ciągle Pan Bóg mu daje siłę do przezwyciężenia. Moi drodzy, cud wskrzeszenia, o tym chciałbym troszeczkę powiedzieć. Powstanie państwa to jest izraelskiego jest Bożym cudem, bo Żydzi powrócili do tej maleńkiej, zobaczcie, maleńkiego skrawku ziemi, który Pan Bóg im wyznaczył. Niech mi ktoś spróbuje w przybliżeniu powiedzieć, z ilu krajów świata wrócili Żydzi do tego małego, fajnie, z wszystkich. Tak, dobrze. 121 krajów, kochani. Z tylu krajów, wyobraźcie sobie, 5 kontynentów, ale co prorocy mówią? Z każdego zakątka, z zachodu, ze wschodu, z północy, z południa. Ja powiem, nie zatrzymuj, wydaj. I nie ma siły, jak Pan Bóg powiedział, to musi się wypełnić. Ale zobaczcie, oni ze 121 krajów, z 5 kontynentów, rozmawiając 70 różnymi językami, no to wyobraźcie sobie taką mieszankę na takim małym terenie, jak to się wszystko ma trzymać, jak to się wszystko ma kleić, bym powiedział. Jak to wszystko po prostu ma... Zobaczcie, setki lat prorocy temu wypowiedzieli pewne słowa, a ludzie współcześni mówią, no dobrze, państwo Izrael powstało, ale ono z taką mieszanką nie przetrwa nawet pół roku. Tak to przepowiadali. Bo zobaczcie, ile mentalności różnych, europejska, jakaś z Chin, z Japonii, z różnych krajów wrócili. Każdy ma swoją kulturę, każdy ma swój język, każdy ma swoją mentalność. Jak tu teraz działać wspólnie, w jedności, żeby tworzyć to państwo? I zobaczcie, taką mieszankę różnorodności, począwszy od języka, później przez komunikację, obyczajowość, mentalność i tak dalej. Zobaczcie, później kolejny cud. Niemożliwe by się wydawało, ale wskrzeszony został martwy język. Język hebrajski, on przez 2000 lat, on był tylko językiem, którym się posługiwano podczas czytania Tory, podczas czytania pięcioksięgu, proroków i nic więcej. Odczytano fragment raz w tygodniu, zamykano i koniec. Ale zobaczcie, nie udało się ożywić celtyckiego języka, nie udało się greki klasycznej odnowy, bo Grecy rozmawiają po grecku, ale to nie jest ta greka klasyczna, która kiedyś była, powiedzmy, za czasów starożytnych. Łaciny się nie udało, zobaczcie, to wszystko po prostu są martwe języki. Ale co jest niemożliwe u ludzi, to jest możliwe u Boga, to sam Pan Jezus powiedział. I zobaczcie, co się dzieje. Nie mamy też czasu, to jak mówię, to by trzeba było może więcej, ale Eliezer ben Jehuda to taki pionier, człowiek, który wraz z całą rodziną położył swoje życie do tego, żeby współcześni Żydzi w Izraelu rozmawiali po hebrajsku. Nie tylko on był takim głównym prowodyrem, można powiedzieć, ale wielu uczyło się języka hebrajskiego już zanim przyjechali do Ziemi Świętej. I język został wskrzeszony. Wiele słów zaczerpnięto z Biblii, większość właściwie, bo skąd mieli zaczerpnąć? Zaczęto tworzyć słowa, opierając się na słownictwie biblijnym i tworząc nowe słowa, żeby uspółcześnić ten język. Mnóstwo nowych słów. Dzisiaj tworzy się w języku hebrajskim dzieła literackie, naukowe, poezje, no wszystko. Właściwie każda dziedzina życia jest ogarnięta przez język hebrajski. I zobaczcie, Żydzi powrócili na swoją ziemię, gdzie od północy czekały na nich bagna, jakbyśmy popatrzyli, tu mamy tą mapkę, od południa pustkowia. Mark Twain napisał kiedyś taką książkę Prostaczkowie za granicą. Nie wiem, czy on się zaliczał do tych prostaczków, czy nie, ale taki tytuł nadał temu swojemu. Jest to w języku polskim i on powiedział tak, spustoszenie jest tak wielkie na tej ziemi, że nawet wyobraźnia nie może wyposażyć tego kraju w tętniące życiem działanie. To bezludna pustynia, zardzewiały stos samotności. Tak to wyglądało w 1867 roku, czyli w drugiej połowie XIX wieku. Zobaczcie, ta ziemia ciągle czekała na swoich prawowitych gospodarzy.
I póki oni tam się nie pojawili, to był zardzewiały stos samotności, jak to ciekawie Mark Twain właśnie opisał. Ale zobaczcie, pomimo tych niesprzyjających okoliczności, pomimo agresji krajów arabskich, osuszano bagna w Górnej Galilei, wybudowano sieć wodociągów z północy na pustynię Negev, a tak to już jest w rękach Żydów, że odrobina wody przyniosła życie na pustyni. Pustynia się zazieleniła, stała się jak kwitnący ogród. Dziś patrząc na Izrael z satelity, byśmy zobaczyli zielone terytorium otoczone pustyniami w krajach arabskich. Tam, gdzie po prostu nic nie robi się w tym kierunku, żeby tak odbudować ten teren, jak zrobił to Izrael właśnie. Ale zobaczcie, Izajasz też o tym powiedział 700 lat przed Chrystusem, ponad, w 27 rozdziale. Powiedział tak, w przyszłości Jakub zapuści korzenie, Izrael rozkwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. To jest ciekawe, bo nawet w naszych sklepach czasami grejpfruty albo jakieś cytrusy z Jafy możecie spotkać. Awokado nieraz się trafi. Taki malutki kraj i powiedziane z napełni ziemię owocami. To jest bardzo takie charakterystyczne. I co dalej jest powiedziane? I będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone, zburzone, zostały umocnione i zamieszkałe. A narody pogańskie, które wokół was pozostaną, poznają, że ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opustoszone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam. Moi drodzy, on błogosławi Izraela ze względu na to, żeby te narody pogańskie zobaczyły, aha, zobaczcie, to jest Bóg. On powiedział i zrobił to. On powiedział, że to, co zniszczone, odbuduje, to, co spustoszone, zasadzi i on jest prawdomówny. I po 76 latach, 3000 lat temu Bóg powiedział słowo i jego słowo się wypełniło. Dziś Izrael nie tylko ma swoje państwo, ale te pustynne tereny przemieniły się w ogrody, nazwane jest dzisiaj przez wielu ogrodem na pustyni. Tak jak to powiedział właśnie prorok i będą mówić, ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden. Dzisiaj Izrael to nowoczesne państwo, choć nie tak dawno to było pustkowie. Tel Awiw, te najnowocześniejsze miasto w Izraelu, przecież tam jeszcze powiedzmy 50 lat temu nic prawie nie było. Po plaży można było chodzić i puste miejsce i powstało wielkie nowoczesne miasto. Kochani, co roku Izrael, ten malutki kraj do całego świata, a między innymi do Europy, eksportuje ponad 100 milionów kwiatów. Ten malutki kraj, 100 milionów kwiatów. Nawet w Holandii, kiedy nie jest pora na tulipany, to sprowadzają je z Izraela, no bo to jest przywiązany kraj do tulipanów. I tak też mają. Izrael się tak rozwinął, że dorówna najbardziej rozwiniętym państwom. I kochani, tak właśnie wygląda też Boże błogosławieństwo, które się wypełnia w ich kierunku. Kochani, chciałbym też powiedzieć coś o Bogu ukrytym. Pośród ksiąg biblijnych wiele razy czytamy historię, kiedy Pan Bóg upodobał sobie wpływanie na ten świat w sposób, tak jak właśnie w Księdze Estery. Powiedziane jest w Księdze Estery o Bogu czy nie? No nie ma. A widzimy tam Boże działanie? Widzimy, prawda? To jest niesamowite. Bóg ukryty. Jest to księga, w której nie pada imię Boga, nie ma mowy o Bogu, o Jego działaniu, ale nie ma wątpliwości, komu Izrael zawdzięczał swoje wyzwolenie od Hamana. Zobaczcie, co mówi prorok Izajasz właśnie w kontekście Izraela w 45 rozdziale, w 15 wersecie. Powiedziane jest coś takiego. Prawdziwie Ty jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco. W tym kontekście zbawienia jest powiedziane równocześnie o tym, że On jest Bogiem ukrytym, Bóg Izraela. Kochani, Boża obecność może być niewidzialna, ale powinna być z biegiem naszego życia coraz bardziej wyczuwalna. Jak długo chodzimy z Panem, my niekoniecznie możemy widzieć to, ale odczuwać. Powinniśmy uczyć się dostrzegać Boże ślady w naszym życiu. W Twoim, w moim życiu Boże działanie i w życiu świata, w życiu narodów. Taka jest ładna pieśń, którą się śpiewa, choć Cię nie widzę, Ty działasz, choć Cię nie czuję, Ty działasz.
On niezależnie od moich uczuć, niezależnie od tego, jak ja się czuję i co czuję, On działa, On jest tak i na wieki. I tak samo, kochani, nikt nie odpowie na pytanie, dlaczego Holokaust, bo to jest tak trudne i to jest tak wielką tajemnicą cierpienia, którą zna tylko Pan Bóg, ale zobaczcie, Bóg ukryty. Gdyby Go nie było, to by Holokaust pochłonął Izraela. Ale to, że oni przeszli przez ogień, to jest świadectwo tego, że chociaż nie było widać Boga, ale jednak On działał. W ten czy inny sposób działał. Ja przypominam sobie słowa już nieżyjącego świętej pamięci Szewacha Weissa, który był ambasadorem Izraela w Polsce i nieraz na tych ziemiach był. I wielu z was go mogło zobaczyć czy poznać nawet. Kiedyś zadano mu pytanie, panie ambasadorze, czy ma pan odpowiedź na to, gdzie był Bóg, kiedy tylu Żydów zginęło w Holokauście? I ja powiem szczerze, ja byłem taki w pełnym napięcia, co ten człowiek odpowie. I on powiedział takie mądre słowa. Powiedział, panie redaktor, Bóg był w tych ludziach, którzy nas ratowali. Chociażby taka odpowiedź, a to jest jedna z wielu. Ale moi drodzy, to nie znaczy, że go nie było. I dzisiaj wielu się zgodzi z tym, że po 19 wiekach nieistnienia Izrael jest skrupulatnym wypełnieniem się dziesiątek Bożych proroctw, które Biblia raz po raz mówi. Jednak nie wszyscy upatrują w tym cudownego wydarzenia, cudownego działania Boga. Dlaczego? Kochani, następna kwestia. Spotkaliście się może z taką opinią, bo ja się wielokrotnie spotkałem, kiedy jest powiedziane tak, że obrońca Izraela ma na imię USA. A wiecie, gdyby USA nie posyłało broni, gdyby ich tam nie ten, no to by już dawno przepadli. A ile Żydów jest w USA, jakie lobby żydowskie tam jest. Oni tam trzęsą całą kasą amerykańską, we wszystkich bankach są. To dopiero to, gdyby nie to, to już by Żydów nie było. Kochani, no w tym świecie mnie to nie dziwi, ale czasami wśród wierzących ludzi też słyszę takie ciekawe zdanie. Kochani, ale dlaczego odbiera się Bogu chwałę i moc wtedy? Dlaczego nie Pan Bóg stoi za Izraelem, tylko USA? Powiedzcie mi, czy Izrael istnieje dzięki łasce USA? Nie. Dzięki łasce Unii Europejskiej? Nie. Nikt Boga sprowadzającego naród żydowski do swojej ziemi nie widział, bo Bóg jest Bogiem ukrytym. Nie było jakichś latających rydwanów ognistych, które na przykład Eliasza do nieba zabrały. Nie, nie było czegoś takiego. Ale Pan Bóg przecież w tym wszystkim pokazał swoje działanie. Często wybiera Pan Bóg drogi ukrytego działania. Nie zobaczymy Go z ognistym mieczem, jak już mówiłem, czy w jakimś rydwanie, ale to nie znaczy, że nie broni swojego ludu. I to jest właśnie niesamowitą cechą Boga, że On działa niezależnie od nas, od naszych uczuć, od tego, czy my to widzimy, czy nie widzimy. Moi drodzy, ilu było faraonów, Sychonów, Ogów, Hamanów, Hitlerów, Arafatów? Oni wszyscy mieli jeden cel, wymazać Izrael z powierzchni ziemi. I ostatnio też słyszałem takie bardzo ciekawe stwierdzenie. Pewien wykładowca powiedział tak, że on ciągle i na nowo powtarza Iranowi, powtarza tym Hamasowi, powtarza Hezbollahowi. Mówi coś takiego. Zróbcie w końcu taką broń, żebyście zniszczyli słońce, księżyc i gwiazdy. Zróbcie taką broń. Jak się wam to uda, to wtedy naród izraelski przestanie istnieć przed Bożym obliczem. A tak to tracicie tylko czas, pieniądze i energię. Choćbyście setki broni zrobili, to póki nie zniszczycie słońca, księżyca i gwiazd, to nie zniszczycie Izraela. I to jest taki fakt, który wynika z Biblii, z Księgi Jeremiasza, że Pan Bóg mówi, ja zawarłem przymierze ze słońcem, z gwiazdami, niech ktoś spróbuje ich zniszczyć, to wtedy naród izraelski przestanie istnieć przed moim obliczem. Pomimo różnych historii Izraela, Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Ponad 5000 lat zawarte, ciągle jest aktualne. On niezachwianie był wierny. Paweł apostoł w liście do Rzymian stawia pytanie, czy ich niewierność
zniweczy wierność Boga. I sam odpowiada na to pytanie. W żadnym razie Bóg pozostaje prawdomówny, choćby każdy człowiek był kłamcą. Widzimy, ile po prostu jest kłamliwych różnych nowości na temat Izraela w mediach społecznościowych, w tradycyjnych mediach. Ale choćby każdy człowiek był kłamcą, to Bóg jest prawdomówny. I to jest nasza ostoja. Mogą wszyscy łgać naokoło, ale mamy jednego, który jest prawdomówny. To jest Pan Bóg, który powiedział, że Jego przymierze jest na wieki i tak jest. Taki jest nasz Bóg. Jego wierność nie jest zależna od wierności ludzi. Ilekroć Izrael nie dochował wierności wobec Boga, on niezachwianie był wierny. Moi drodzy, tu są właśnie te wspomniane przeze mnie konflikty, wojna sześciodniowa, bo chciałbym też inny troszeczkę temat poruszyć. W maju Egipt wycofuje w 67 roku, zażąda wycofania wojsk właśnie tego ONZ-u, wkroczył na Synaj, zablokował żeglugę w Zatoce Akaba. Później równocześnie Jordania, Syria, zobaczcie, atakują Izrael. A 9-10 czerwca zajęte są wzgórza Golan, a 10 czerwca już zawieszenie broni. Izrael zajmuje Synaj, Strefę Gazy, Judeę, Samarię oraz wzgórza Golan. Zobaczcie znowu, z jak wielu stron Izrael został zaatakowany. Tutaj z Egiptu, zobaczcie, tutaj z Saudyjskiej Arabii, z Jordanii i potem tutaj z Libanu i z Syrii. Z każdej strony jeden tylko cel był. Cel był taki, zepchnąć Żydów tu, o, tu jest Morze Śródziemne. Tam ich wszystkich zepchniemy i się pozbędziemy Żydów raz na zawsze. Duch nienawiści wobec Żydów jest diabelskim duchem, to jest ten duch antysemityzmu. Od ostatniego konfliktu 7 października zeszłego roku przez cały świat się przelewały się protesty przeciwko Izraelowi i jednym z takich najsłynniejszych haseł, jakie przeciwnicy Izraela mieli, to dokładnie to samo, jakie było w 47, 48, 67 roku. Ono po angielsku brzmi From the river, czyli od Jordanu, to the sea, czyli do morza, Palestine will be free. Palestyna będzie wolna. Od rzeki, czyli od Jordanu, tu, do morza, Palestyna będzie wolna. Co to oznacza tak naprawdę? Że zmieciemy wszystkich Żydów, po prostu zrobimy tam po prostu zupełne zniszczenie tego narodu i uwolnimy w końcu Palestynę od Żydów. I to jest to, co już planowali wszyscy Hamanowie i Faraonowie i wszyscy. I zobaczcie, to samo, to jest ten sam duch. Uwolnimy Palestynę od Żydów, zepchniemy ich do morza i będzie spokój święty. Ale nie tak łatwo, bo Pan Bóg mówi, ja jestem Twój odkupiciel, ja jestem Twój zbawca i tak jak mówił ten brat, jeszcze nikt nie stworzył broni, żeby zniszczyć słońca i księżyca. I zobaczcie, jaka jest historia? I tu jest bardzo ciekawa historia, bo gdybyśmy cofnęli troszeczkę, po tej wojnie, pierwszej wojnie izraelskiej, Egipt zajął Strefę Gazy i Jordania zajęła Judeę i Samarię. I co się stało? Tam mieszkali Arabowie i tu mieszkali Arabowie. I powiem wam taką ważną rzecz. W tym czasie, aż do 67 roku, żadni Arabowie tutaj w Strefie Gazy, ani żadni Arabowie tutaj w Judei i Samarii nie krzyczeli, my chcemy niepodległego państwa palestyńskiego. My czujemy się zniewoleni przez Jordanię, zniewoleni przez Egipt, my chcemy swoje własne suwerenne państwo palestyńskie. Nikt, absolutnie nikt tego nie wypowiedział. Nikt nie czynił protestów przeciwko prezydentowi Egiptu, ani przeciwko królowi Jordanii. Czemu tak było? Jak to się wszystko zaczęło dziać? Dopiero, pójdziemy znowu do wojny sześciodniowej, zobaczcie, przez 6 dni, zobaczcie, co się stało. Izrael tak przegonił Egipcjan, że aż pod kanał Suezki poszły wojska izraelskie. Tak w głąb Egiptu. Niesamowite, zobaczcie, a byli atakowani z różnych stron.
uwolnili nie tylko Strefę Gazy, zajęli, ale przepędzili Jordańczyków i cała Samaria, i Judea jest na dole, Samaria u góry, z Jerozolimą, z całą Jerozolimą, bo do tego momentu Jerozolima była wschodnią częścią przynależną do Jordanii i zachodnią do Izraela, a teraz nastąpiło zjednoczenie Jerozolimy. No i dodatkowo jeszcze tutaj wojska izraelskie zajęły wzgórza Golan, tu ten malutki kawałeczek Syrii. Gdybyśmy popatrzyli na olbrzymią mapę Syrii, której tutaj nie ma, to te wzgórza Golan stanowią zaledwie 1% tego olbrzymiego kraju, ale to jest takie ognisko zapalne, gdzie Syryjczycy ciągle chcą odzyskać, bo to nie jest takie po prostu, to nie jest wielki teren, ale to jest olbrzymi strategiczny teren. Do 67 roku, kiedy Syryjczycy tu byli, to ostrzeliwali z tych wzgórz wszystkie kibuce izraelskie. Tam ludzie przeżyli całe miesiące w bunkrach, bo ciągle były ostrzały. Poza tym wpuszczali truciznę do źródeł Jordanu tu na wzgórzach Golan, trując po prostu wody. Więc w przeróżny sposób szkodzili Izraelowi. Ale o co jeszcze chodzi? Zobaczcie, po 67 roku, kiedy Izrael zajął Strefę Gazy, Judeę i Samarię, to nagle tych Arabów, którzy byli obywatelami Egiptu, Egipt nie przyjął. Oni chcieli do Egiptu, chcieli uciekać przed Żydami, ale Egipt ich nie przyjął. Obywateli Jordanii, którzy przecież stanowili integralną część państwa jordańskiego, Jordańczycy nie przyjęli. Pozostawili ich tutaj. I stworzył się problem uchodźców. Czy tak naprawdę byli uchodźcami? Uchodźca z definicji jest ktoś, kto ucieka przed kimś. Natomiast oni powinni uciekać, chcieli uciec, opuścić teren zajęty przez Izrael do Jordanii i nie mogli, i do Egiptu i też nie mogli. Zobaczcie, 7 czerwca 67 rok, zajęcie wschodniej historycznej części Jerozolimy przez wojska izraelskie. Żydzi są pod ścianą płaczu, to jest tylko takie małe zdjęcie, jest ich więcej zapewne. Ci młodzi chłopcy dostali się pod ścianę płaczu od wielu, wielu lat. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus powiedział coś takiego. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. I to jest, moi drodzy, takie ciekawe pytanie, takie po prostu głośno myślę, to nie tworzę żadnej teorii, broń Boże, z tego, ale po raz pierwszy administracyjnie rzecz ujmując, Jerozolima została skupiona w rękach Żydów. Zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest aby początek końca czasów pogan. Nie koniec, bo końca nie ma, ale początek, pewien punkt, który zainicjował to, że powoli będzie nadchodził czas łaski, czas poznania dla Żydów. I ciekawą rzeczą jest to, że wielu, wielu Żydów po 67 roku poznało Jezusa w ponadnaturalny sposób. I wiele takich świadectw słyszałem, że po tym czasie nastąpił duży przyrost Żydów wierzących w Mesjasza. I to jest też takie bardzo symptomatyczne. O, zobaczcie, tutaj wzgórza Golan gdzieś tu powinny być, o. To jest malutki, zobaczcie, jaki maluteńki teren w porównaniu z całą potężną Syrią. Tu są te zakreskowane troszeczkę, to są właśnie te wzgórza Golan. O, i zobaczcie, to są pozostałości po tym, kiedy zostały wzgórza Golan zdobyte. To są te okopy tutaj. Nawet to tak jest zrobione tak poglądowo, że tutaj, o, tu jest taki żołnierz tam wycięty z metalu. I tu są te okopy, i można nimi dzisiaj przejść nawet, zobaczyć, jak to wyglądało. I tu są pozostałości, gdzie były syryjskie działa ustawione, które oszczeliwały Izraelczyków. I bo ja to zrobiłem osobiście, kiedy byłem na wzgórzach Golan, w tym miejscu postawiłem aparat i zobaczcie, taki się widok roztacza z tego właśnie miejsca. Tu jest kibuc izraelski. A nie jeden, bo jakby się odwrócić tam, to są tam kolejny, tam znowu kolejny. Więc oni mieli tych Żydów jak na dłoni tam, oszczeliwali ich non-stop. I dlatego tak ważne było dla Izraela, żeby zdobyć ten czuły punkt właśnie z wzgórza Golan. I tak to się stało. Tak na marginesie rzecz biorąc, kiedy w Biblii jest mowa o Baszanie, to są właśnie wzgórza Golan. To Baszan to są dzisiejsze, można powiedzieć, wzgórza Golan.
Wojna Jom Kippur później. Też naprawdę w cudowny sposób Pan Bóg pozwolił odeprzeć tyle wojsk, które atakowały Izrael. Skończyło się to porozumieniem z Egiptem, stabilizacją później, stabilizacją właśnie granicy z Egiptem. I zobaczcie, wojna Jom Kippur, kiedy też, zobaczcie, Izrael ze strony Egiptu był tak bardzo zaatakowany, ze strony Syrii tutaj. I znowu, drugi raz Egipt został przepędzony aż tutaj, aż pod Suez. I w ten czas dopiero do Egipcjan przyszło im do głowy, że coś jest nie tak. My musimy sobie dać na wstrzymanie. I wtedy Anwar Sadat, prezydent Egiptu, którego tutaj mamy, przyjechał do Jerozolimy na rozmowy pokojowe. I on rzeczywiście podpisał taki układ pokojowy, nawet przemawiał w Knesecie, ale niedługo później został zamordowany przez skrajnych, po prostu skrajne jakieś ugrupowanie w Egipcie, kiedy już był w swoim kraju. Izrael, zobaczcie, 27 tysięcy kilometrów kwadratowych. Już to będzie więcej niż 6,6 miliona mieszkańców. Stolica, wiemy, prawda, klimaty, wykopaliska, ciepłe, słone morza, graniczy z Libanem, Syrią, z Jordanią, z Egiptem. Ale co jest ważne, zobaczcie, jakie są małe odcinki od jednego granicznego punktu z Jordanią do Egiptu. Najdłuższy tutaj to jest 500 od tego punktu, powiedzmy, do tego. Jak trudno jest bronić tego kraju, kiedy jest otoczony tu przez Jordańczyków, tu przez Egipcjan. Tu później mamy Liban, tu mamy Syrię, a jeszcze z innych krajów też się zdarzają różne ataki. Zobaczcie, to mówi Pan, wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba i weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi, dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położną, powracają wielką gromadą. I tu macie wypełnienie tego proroctwa. Położna z kobietą w ciąży, tu jakieś aparaty, no to wtedy nie było może takiej nowoczesnej techniki, ale lecą samolotem gdzie? Do ziemi Izraela. I tak Pan Bóg powiedział, tak się to dosłownie zaczęło dziać. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. I to jest, moi drodzy, też taka nierozerwalna więź. Nigdy syn nie przestanie być synem i nigdy ojciec nie przestanie być ojcem. Ale później mówi, słuchajcie narody słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach. Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą czodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Zbożem, winem, oliwą, owocami, owcami, wołami. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zabraknie. To jest Jeremiasz 31 rozdział. Zobaczcie, już poniekąd widzimy wypełnienie tych słów. Ziemia napełniona owocami, płodami rolnymi. Moi drodzy, nie zawsze w relacjach, w rodzinie jest tak słodko, przyjemnie i cukierkowo. Ten Izrael nieraz udowodnił, że jest wyjątkowo opornym synem, że jest wyjątkowo przekorny, że jest wyjątkowo uparty i Pan Bóg go nieraz bardzo ostro strofował i słowami i mówi, jeśli mnie nie posłuchasz, to ja cię poślę do niewoli. Nawet się kiedyś śpiewało taką pieśń, ale opartą na proroctwie. Poślę cię do niewoli i co, będę się cieszył, że w końcu się na tobie zemściłem. Nie. Właśnie, co on będzie w ukryciu robił? Zobaczcie, zwróćcie uwagę w ukryciu. Poślę cię do niewoli, ale ja w tym czasie będę płakał w ukryciu. Bo tak naprawdę jestem twoim ojcem, mnie serce boli. Ja słyszałem kiedyś taki przykład, kiedy ojciec dyscyplinował syna i mówi, synu, ja wiem, że cię boli, ale mnie boli jeszcze bardziej. I tak Pan Bóg postępuje. On wie, że to jego lud musi przejść przez dyscyplinę, że jego to boli, ale Pana też boli. On mówi, będzie płakał w ukryciu. I to jest niezwykły Bóg. On mówi coś takiego, że
pomimo różnych sytuacji nie przestanę być dla Ciebie Ojcem. I mówi, kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. To jest Zachariasz, znowu 12 werset 2 rozdziału. I to mówi do narodów. Zobaczcie, ktoś tam pozwoli się poklepać po ramieniu, tam młodzi ludzie czasami tak, jak się to mówi, po karku, po głowie, ale nikt sobie nie pozwoli palca do oka włożyć. A narody uparcie wkładają prosto do Bożej źrenicy ten paluch, za przeproszeniem, i drażnią Boga, i drażnią, i nie przestają tego robić. Ale moi drodzy, ja jestem Bogu wdzięczny za was, bo ja wiem, że wy nie wkładacie palca do Bożego oka, ale wy dotykacie Bożego serca. A to jest zupełnie inna bajka. Dotykać się Bożego serca to jest błogosławić Izrael, to jest modlić się o nich, to jest w praktyczny sposób nieraz wyciągnąć swoją dłoń. I o wiele lepiej wam powiem, bardziej się opłaca dotykać Bożego serca niż Bożego oka. I jestem naprawdę Bogu za to wdzięczny. Dowodem jest to, żeście tu przyszli i że jeszcze tyle czasu ze mną wytrzymujecie. Kochani, w piątej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, w 9 wersecie, tak możemy przeczytać. Tak, dziełem Pana jest jego lud. Jakub należy do jego dziedzictwa. Znalazł go na pustynnej ziemi, wśród bezładnych zawodzeń pustkowia. Przygarnął go i doglądał go. I tam jest powiedziane, szczegół jak źrenicy oka. Znamy, moi drodzy, powiedzenie, że ktoś jest dla kogoś oczkiem w głowie. I rzeczywiście Pan Bóg mówi, Izrael jest oczkiem w głowie dla mnie. Słuchajcie, narody, on jest dla mnie ważny. I on strzeże go jak źrenicy oka. Jeżeli Izrael jest tak bliski Bogu jak źrenica oka, to dla nas, dla Kościoła, myślę, że to jest takim naturalnym odruchem, że też powinien być bliski. Źrenica to jest takie centralne, przeźroczyste pole z medycznego punktu widzenia. Chociaż widać go jako czarne, ale tak naprawdę jest przeźroczyste. Przetwarza ten obraz gdzieś tam do siatkówki, później mózg to tam odwraca. Cały skomplikowany proces. Jedno jest pewne, bez źrenicy nie ma widzenia. Nie ma widzenia. Bez źrenicy oka nie ma właściwego postrzegania rzeczywistości. Dlatego tak ważny jest Izrael dla Kościoła. Bowiem kiedy mamy odpowiednie spojrzenie na Izrael, kiedy mamy zdrową tą źrenicę w tym akurat odniesieniu, to w odpowiedni sposób też postrzegamy rzeczywistość, Boży plan i widzimy, w jakim momencie dziejów się znajdujemy. Czy jest już blisko, czy daleko, czy może jeszcze bliżej. Pan Jezus mówi, że światłem ciała jest oko w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje jasne będzie. Jeśli oko twoje było chore, czy jest chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Dlatego mając taką zdrową źrenicę, też zdrowo postrzegamy rzeczywistość. Później jeszcze kilka takich faktów. Tak jak mówię, to się zmienia, bo nawet kiedy trwa ta wojna straszliwa teraz, to nie ustaje alija do Izraela, więc z miesiąca na miesiąc pewnie jest więcej i więcej obywateli. 35% populacji z wyższym wykształceniem, 7 promili przyrost naturalny, 90 miliardów dolarów produkt krajowy brutto i tak naprawdę jedyne demokratyczne państwo w okolicy. Znaczy sposób sprawowania władzy, swobody obywatelskie. A tymczasem w świecie mówi tak, nie, Izrael to jest apartheid. To jest po prostu zaprzeczenie, dlatego dobrze ktoś powiedział, że to jest zjednoczony nonsens. Tak niestety jest. Moi drodzy, i właśnie to jest to, co wcześniej wam pokazywałem na tych mapkach. Problem palestyński. OWP, ta Organizacja Wyzwolenia Palestyny, przez Yasira Arafata została założona właśnie po wojnie sześciodniowej w Egipcie, tam gdzie zresztą jego wujek, ten wielki mufti Jerozolimy, o którym wam ostatnio wspominałem, który był wielkim przyjacielem Hitlera i wszystkich nazistów, tam po prostu osiadł w Egipcie i tam ci naziści, którzy uciekli do Egiptu, mieli duże pole do popisu, żeby szkolić tych, którzy mieli ciągle tę nienawiść do Żydów. Więc
Nagle po 67 roku powstał problem palestyński. Zaczęto krzyczeć: my, Palestyńczycy, chcemy wolnego kraju, dość okupacji żydowskiej Palestyny, wynoście się stąd, to jest nasza ziemia, i tak dalej, i tak dalej. I ciągle były ataki terrorystyczne, ciągle intyfady, ciągle niepokoje, ciągle po prostu różne były ataki. I co się dzieje? Nikt, tak jak mówię, nikt z tego terenu wcześniej nie krzyczał, że chce państwa palestyńskiego, ani z tego terenu też nikt nie krzyczał. Ale później nagle stał się to wielki problem. I to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest dyrektor wykonawczy, to jest powiedzmy komitet wykonawczy, członek komitetu wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny. On już pewnie nie żyje. W 1977 roku ten pan Zahir Mussein, on udzielił wywiadu, takiego obszernego wywiadu do holenderskiej gazety. Tu jest jej tytuł, ja tak po holendersku nie umiem mówić, ale ta gazeta do dzisiejszego dnia się ukazuje i chcę wam przeczytać dosłownie to, co on powiedział w tym wywiadzie. 31 marca dokładnie w 1977 roku. Członek Komitetu Wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny, amsterdamskiej gazecie Dagblad de Verdieping Trouw. To jest tytuł tej gazety. I co on powiedział? Naród palestyński nie istnieje. Stworzenie państwa palestyńskiego jest tylko środkiem pozwalającym kontynuować walkę przeciw państwu Izrael ku zjednoczeniu Arabów. Wyobrażacie sobie, członek Komitetu Wykonawczego organizacji, która jest przeciwko Żydom, która się domaga utworzenia państwa palestyńskiego, mówi coś takiego. Naród palestyński nie istnieje, a stworzenie tego państwa palestyńskiego to jest tylko środek, który pozwala kontynuować walkę przeciwko państwu Izrael. Po co? Ku zjednoczeniu Arabów. W rzeczywistości dziś nie ma żadnej różnicy między Jordańczykami, Palestyńczykami, Syryjczykami, Libańczykami. A co? Tylko ze względów politycznych i taktycznych mówimy dziś o istnieniu narodu palestyńskiego. Zobaczcie, dziś nikt o tym nie powie, nikt tego nie wspomni. Wszyscy są zachwyceni tą wiosną palestyńską, jak to mówią, pragnieniem do wyzwolenia, do własnego państwa, ale tak naprawdę, gdzie są źródła tego? Nawet niektórzy profesorowie, socjologowie mówią coś takiego, że naród ma swoje jakieś cechy. To znaczy co? Przede wszystkim swój język, swoją kulturę, swoją historię. I jeżeli weźmiecie pod lupę według tych standardów Arabów, którzy mieszkają na terenie Izraela teraz, mają swój język? Nie. Mówią po arabsku tak samo jak Jordańczycy, jak ten właśnie powiedział, jak Syryjczycy, jak Libańczycy. Mają swoją kulturę? Nie. Mają taką samą kulturę panarabską, jak wszyscy inni ich pobratymcy z tych wszystkich krajów. Czy mają swoją historię? No trudno powiedzieć, jak napisać historię tego narodu, który zaczął krzyczeć, że jest narodem po 67 roku. I powiem wam szczerze, że to jest jedno wielkie takie diabelskie oszustwo, żeby zniszczyć Izrael. To jest kolejny środek do tego, zresztą tak otwarcie ten pan tu powiedział, że ze względów politycznych i taktycznych mówimy dziś o istnieniu narodu palestyńskiego, gdyż arabskie interesy narodowe wymagają, abyśmy ustanowili taki oddzielny naród palestyński. I znowu podaję dlaczego. Aby przeciwstawić się syjonizmowi. Z taktycznych powodów Jordania, która jest suwerennym państwem z wyznaczonymi granicami, nie może wysuwać roszczeń odnośnie Hajfy, Jaffy, czy Berszeby, czy Jerozolimy. Czyli z taktycznych, politycznych względów, no, jakim prawem Jordania może wysuwać jakieś pretensje do tych terenów, które się znajdują poza jej granicami. Ale dlaczego? Co się dalej dzieje? Jednakże, gdy tylko przywrócimy nasze prawo do całej Palestyny, czyli do tego obszaru, o którym wam mówiłem, od rzeki Jordan aż do morza, gdy tylko przywrócimy nasze prawo do całej Palestyny, nie będziemy zwlekać ani minuty, by zjednoczyć Palestynę z Jordanią. I taki
Przynajmniej wtedy mieli cel. Nie wiem, jaki teraz mają cel ci różni, różnej maści terroryści. Na pewno jeden jest widoczny – zniszczyć Izrael. I moi drodzy, za tym wszystkim to nie jest tylko polityka, bo my się nie zachwycamy Izraelem, czy nie miłujemy Izraela ze względów politycznych, tylko nasza podstawa jest na Biblii oparta, na Bogu Izraela i na Jego przymierzu. Ale moi drodzy, jako ludzie, którzy, tak jak apostoł Paweł mówi, że rzeczy duchowe trzeba też w duchowy sposób rozsądzać. Tak naprawdę za tym wszystkim od samego początku kryje się diabelskie działanie po to, żeby zniszczyć Izrael i po to, żeby nigdy nie zawołali błogosławiony, który przychodzisz w imieniu Pańskim, Król Izraela. Bo Pan Jezus powiedział, póki nie zawołacie, ja nie przyjdę. A wiemy, że kiedy On przyjdzie, to będzie koniec szatana, będzie koniec Jego panowania, kiedy Jego stopy staną na Górze Oliwnej. I moi drodzy, to jest właśnie ta przyczyna, dla której ciągle się tam kotłuje, dla której ciągle ten malutki kraj jest, jak można powiedzieć, w centrum zainteresowania całego świata. Co jeszcze bym powiedział, żeby nie przedłużać? Że Pan nadchodzi, kochani. To jest cudowne. To, co na początku powiedzieliśmy, że on jest Bogiem, który jest, który był i który ma przyjść. Szacuje się w Biblii, że jest gdzieś około 2500 proroctw, z czego gdzieś 2000 się wypełniły. Ale skoro tyle się wypełniło, to te 500, czy mniej niż 500, tak dokładnie nie mam to obliczone, ale nie ma nic na przeszkodzie, żeby się wypełniły. To drzewo figowe się już zazieleniło. Dolina suchych kości, o której mówi Ezechiel w 37 rozdziale, też ożyła. Nadchodzi czas, kiedy tak jak prorok mówi, Pan mówi do proroka, mów do ożywczego tchnienia, żeby przyszło do tej armii ludzi. Przyjdzie moment, może to niedługo będzie, kiedy to ożywcze tchnienie przyjdzie do Izraela, przyjdzie, stąpi na nich Duch Pański i spełni się to, co mówi apostoł Paweł w 11 rozdziale, że skoro ich upadek był bogactwem dla nas, dla świata, to cóż dopiero będzie ich pełnia? Nadchodzi pełnia Izraela, a Paweł mówi, że to będzie nic innego, jak powstanie ze śmierci do życia. To będzie pokonanie szatana, to będzie wybawienie nie tylko Izraela, ale całego świata z jego niewoli. Moi drodzy, widzimy wyraźne oznaki zbliżającego się powrotu Jezusa. Wśród bezradnych narodów każdy dzień przynosi jakieś kryzysy, jakieś konflikty. Moi drodzy, nie wiem, ile było w historii świata dni, kiedy nie było wojny. Kiedy zupełnie w żadnym punkcie na świecie nie było konfliktu, chociażby najmniejszego, jakiejś wojny nawet między plemionami. Wydaje mi się, że chyba nie było takiego momentu, żeby nie było wojny. A ciągle przed nami jest to, kiedy Mesjasz Izraela stanie na Górze Oliwnej. Ciągle przed nami jest to, kiedy obejmie panowanie i wtedy rzeczywiście w żadnym punkcie na świecie nie będzie wojny. Bo ten, który jest prowodyrem tego wszystkiego, który jest nazwany ojcem kłamstwa, będzie zniszczony. Dlatego, moi drodzy, zobaczcie jeszcze tutaj świat arabski. Ile krajów jest, ja tu może troszeczkę tylko wymienię, Jordania, Kuwejt, Liban, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Jemen, Tunezja, Egipt, Syria, Maroko, Irak, Libia, Arabia Saudyjska, Algieria, Sudan. Moi drodzy, z tylu krajów Żydzi po ogłoszeniu niepodległości państwa Izrael musieli uciekać. Setki tysięcy ich musiało uciekać z krajów arabskich i to nieraz oni tam od pokoleń żyli, od setek lat, a musieli wszystko zostawić, nie mieli szans nawet sprzedać swojego dobytku, byli szczęśliwi, jak życie uratowali. I wszystkich tych uciekinierów ten malutki Izrael przyjął. A zobaczcie, z tej małej strefy Gazy potężny Egipt nie przyjął tych kilkuset czy kilka tysięcy Arabów, z Judei i Samarii, z tych Arabów Jordania nie przyjęła. Tymczasem Izrael, malutki Izrael przyjął setki tysięcy uchodźców swoich, po prostu swoich, można powiedzieć, do siebie i ich zaadoptował. I to jest naprawdę coś niezwykłego. Ale zobaczcie dalej. Ponad miliard muzułman zamieszkuje na świecie. Oni są podzieleni na sunitów, to jest ten jasnym kolorem, i szyitów. Tam też są ciągłe tarcia, konflikty, bo na przykład Iran to są właśnie szyici,
a Irak to są sunici. I tam też są wewnętrzne walki. Zobaczcie, większość jest tych sunitów niż szyitów. I też tam różne są niedociągnięcia, różne są konflikty. Ale zobaczcie, to są miejsca, te czerwone miejsca, to są obszary świata, gdzie jest 100% muzułman, prawda? A te takie, można powiedzieć, mniej czerwone, to jest tam powiedzmy 50%, a te takie białe, czy takie lekko zielone, to tam powiedzmy 10%. Nie? No mało jest miejsc na świecie, tutaj przynajmniej w tym obszarze, gdzie by tych muzułman nie było. Zobaczcie, to jest Izrael i świat muzułmański. Zobaczcie, o, tutaj, ledwo go można zobaczyć, w tym Czerwonym Morzu. Zobaczcie, jaki maleńki kraj. To 1000 razy mniejszy od obszarów muzułmańskich, 1000 razy mniejszy. Ale ciągle istnieje, zobaczcie dlaczego. To jest piękne słowo. Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i powołałem cię z jej stron najdalszych, znowu mowa o sprowadzeniu ich do ziemi Izraela, rzekłem ci, sługo moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, nie trwóż się, bo ja twoim Bogiem umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Oto wstydem i hańbą okryją się wszyscy rozjątrzeni na ciebie. Unicestwieni będą i zginą ludzie kłócący się z tobą. Będziesz ich szukał, lecz nie znajdziesz tych ludzi twoich przeciwników. Unicestwieni będą i na nic zejdą ludzie walczący z tobą. Albowiem ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc ci, nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. I powiem wam szczerze, że to mi właśnie przypomina trochę robaka. Prawda? A Pan Bóg mówi, zobaczcie, Izajasz to 700 ponad lat przed Chrystusem. Czyli powiedzmy 2700 z czymś lat. Powiedział, nie bój się, robaczku Izraelu, bo ja cię sprowadzę ze skrańców świata. Z krańców świata cię sprowadzę. I ująłem cię za prawicę. Ja cię wspomagam, wyrocznia Pana, odkupicielem twoim, święty Izraela. To jest 41 rozdział Izajasza. Tu akurat jest w Biblii Tysiąclecia tłumaczenie. Moi drodzy, to terytorium Izraela po ostatnich układach pokojowych. Także tutaj to są te tereny, które teraz w tym konflikcie arabsko-izraelskim są bardzo tutaj napięte stosunki. I tu wiadomo, strefa Gazy. To jest właśnie Judea i Samaria i wzgórza Golan tam u góry. A to jest mapa, którą ONZ, pamiętacie, kiedy Ksawery Pruszyński przemawiał na forum ONZ i mówił, pokazuję panie przewodniczący tą mapę. Ona nie jest łatwa, ona jest skomplikowana, ale to jest to, co możemy zaproponować Izraelczykom i Arabom. I Arabowie powiedzieli nie. Powiedzieli, że to będzie, te granice wyznaczą linię krwi i ognia. I tak do dzisiejszego dnia jest. I zobaczcie, po tylu latach, od 1947 roku aż do dzisiejszego dnia, czy wiele się zmieniło? Tu troszkę nawet więcej by mieli, zobaczcie. Tu by mieli nawet jeszcze ten tutaj teren, który wtedy ONZ planował przed samym morzem, tu przy Egipcie i trochę morza, aż pod Tel Awiw, zobaczcie, to byłoby dosyć niebezpieczne. Jerozolima miała być międzynarodową strefą wtedy. Ale nie zgodzili się i tak jak wspomnieliśmy, że nie przegapili okazji, żeby przegapić okazję. Dawno, jeżeli tak bardzo chcieli tego terenu, to dawno w sposób pokojowy mogliby sobie istnieć. Ale kochani, to nie w diabła przypadku. On nigdy nie był za pokojem, dlatego że jest ojcem kłamstwa i przyszedł, aby wytracać, zażynać, zabijać, więc on się nie uspokoi, póki to nie będzie dalej czynił. I tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Właśnie bliskowschodni konflikt, a medialna prawda. I tu was też chcę uczulić, czytajcie uważnie różne wiadomości, przeglądajcie, rozsądzajcie, nie wierzcie wszystkiemu tak od razu. Tak jak Berejczycy badali pisma i to musimy robić cały czas, to badajcie też różne informacje.
popatrzcie, przypatrzcie się bliżej, żeby tak na szybko nie wierzyć, bo jest tyle zamieszania i diabeł jest mistrzem w tym, żeby tak po prostu okłamać, tak zwieść, żeby to, co jest kłamstwem, wydało się prawdą, a to, co jest prawdą, wydało się kłamstwem. I do dzisiejszego dnia tak jest, a szczególnie jeśli chodzi o Izrael, to jest taki czas, kiedy musimy bardzo być wyczuleni. Co powiedział pierwszy premier Izraela? Jeśli mieszkasz w Izraelu i nie wierzysz w cuda, to nie jesteś realistą. No bardzo fajne słowa. I można powiedzieć, jeśli jesteś chrześcijaninem i nie wierzysz w cuda, to nie jesteś realistą. Także bracie, tu jest jeszcze nawiązanie do twojego świadectwa. Także chwała Bogu, wszyscy jesteśmy realistami, prawda? Wszyscy jesteśmy realistami. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Kochanie, zupełnie na sam koniec, ja bym was nie chciał zostawić w takim poczuciu, że tutaj po prostu, wiecie, wychwalamy, uświęcamy Żydów i Arabów, jak się to mówi, tam gdzieś na bok, że oni teraz będą chłopakami do bicia. I to też jest taki ukryty Boży plan, który diabeł zna. I dlatego robi wszystko, żeby skłócić właśnie Arabów i Żydów. Dlaczego? Chcę wam to pokazać na podstawie Bożego Słowa, właśnie z Księgi Izajasza z 19 rozdziału. 19 rozdziału, od 20 wersetu, tam poniżej kilka wersetów. Ja tu z Biblii Tysiąclecia przeczytam. I Pan Bóg mówi przez proroka tak. Będą to znaki i świadectwa o Panu zastępów w kraju egipskim, czyli w kraju arabskim. Kiedy wobec ciemiężycieli, zobaczcie, Egipcjanie, zawezwą Pana na pomoc, pośle im wybawiciela, który będzie ich bronił i ocali. Wtedy Pan da się poznać Egipcjanom. Zobaczcie, to jest tak naprawdę Boży plan dla Egiptu. Da się poznać Egipcjanom. I co? Egipcjanie zaś nie tylko uznają Pana w ów dzień, ale czcić Go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmów i składać też będą śluby Panu i wypełnią je. I 22 werset. Choć Pan dotknie ciężko Egipcjan, przecież ich uzdrowi. Oni zaś nawrócą się do Pana, który ich wysłucha i uleczy. Zobaczcie, to jest Boże serce. Ono też jest otwarte dla Egipcjan. I pisze dalej, w ów dzień będzie otwarta droga z Egiptu do Asyrii, czyli zobaczcie, z jednego kraju do drugiego kraju arabskiego. Asyria przyjdzie do Egiptu, a Egipt do Asyrii, lecz Egipt służyć będzie Asyrii. W ów dzień Izrael, trzeci kraj z Egiptem i z Asyrią, będzie błogosławieństwem pośrodku ziemi. Zobaczcie, to jest tak naprawdę plan Boży dla tych narodów, żeby byli błogosławieństwem na ziemi. A diabeł robi wszystko, żeby byli przekleństwem. Dla siebie i dla po prostu, i siali spustoszenie. I dlatego mu tak zależy. Nie, zobaczcie, on chce upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W tym duchowym wymiarze to widzicie. Jedną pieczeń to chce rękami Arabów zniszczyć Żydów, a żeby Chrystus w końcu nie przyszedł. A z drugiej strony chce skłócić Arabów i Żydów, żeby nie doszło nigdy do tego, że oni będą razem błogosławieństwem na ziemi. No teraz to proroctwo to brzmi jak abstrakcja, prawda? Ale zobaczcie, wiele rzeczy brzmiało abstrakcyjnie, a się wypełniło. Bo Pan Bóg jest Bogiem wiernym i to, co jest niemożliwe u ludzi, to jest możliwe u Boga, a to, co On powiedział, to wypełni, bo On jest Bogiem i nikt inny. I to jest najwspanialsze. I co pisze? Pan zastępów pobłogosławi mu, mówiąc, błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud. Zobaczcie, Egipt, mój lud i Asyria, dzieło moich rąk i Izrael, moje dziedzictwo. I kochani, dlatego też bym chciał was zachęcić, módlcie się też i o Arabów, módlcie się, żeby Pan Bóg się im jak najszybciej dał poznać, bo to będzie rozwiązanie dla wszystkich i wtedy przyjdzie pokój, kiedy poznają księcia pokoju. Nie poznają tego demona Allaha i będą go czcić, tylko będą czcić prawdziwego Boga i księcia pokoju. Kochani, bardzo wam dziękuję za te trzy spotkania, żeście wiernie przychodzili i cieszę się, że mogliśmy ten czas razem spędzić.
chciałbym was zachęcić, jeżeli ktoś by z was miał wakacje, czas pod koniec sierpnia, to tam są te zaproszenia na konferencję. Poświęcimy, będziemy mieć o tematyce izraelskiej, tak jak co roku. Jeżeli ktoś by miał czas, ochotę, nawet na jeden dzień można wpaść, posłuchać wykładów, czy na, wiadomo, że więcej dni to albo z dojazdem, albo z noclegiem się wiąże. Jeżeli byście mieli pragnienie, ochotę, to jeszcze się możemy spotkać. Bardzo, bardzo dziękuję wam jeszcze. Niech was Pan Bóg błogosławi i bądźcie dalej błogosławieństwem tak, jak jesteście.